I siemanko, z tej strony Bartek, a to już kolejny odcineczek oczywiście z gry, jaką jest GTA 4, czyli proszę Państwa, kontynuujemy sobie historię Nico Bellica, wykonując kilka właśnie misjek oraz poznając jego historię właśnie w pięknym oraz jakże brutalnym miejscu, jakim jest miasto Liberty City. I w dzisiejszym, proszę Państwa, odcineczku będziemy sobie kontynuowali wykonywanie zleceń dla naszej Elizabeth, którą poznaliśmy właśnie w poprzednim odcineczku. Oraz będę Wam chciał również pokazać kolejnego przypadkowego przechodnia, który nam się odblokował dość niedawno. I na tym się, proszę Państwa, calusieńki ten odcineczek będzie na dobrą sprawę skupiał. Więc w takim razie myślę, że na starcie zrobię sobie właśnie misiki u Elizabeth, z tego względu, że ona jest najbliżej. A jak dobrze wiecie, przypadkowi przechodnie są właśnie w naszej pierwszej części miasta, dlatego po prostu będzie to dość na dobrą sprawę daleka podróż, dlatego właśnie zaczniemy sobie od misji fabularnej, a potem przejdziemy sobie już sprawnie do wykonania tego przypadkowego przechodnia, a pomiędzy jednym a drugim poczytamy sobie, proszę Państwa, jakieś tam protipki, więc w takim razie bez zbędnego gadania zaczniemy sobie właśnie od naszej Elizabeth. Ale jeszcze zanim to nastąpi, także Wam pragnę przypomnieć, że jeżeli odcinek taki Wam się spodoba, zostawcie tradycyjnie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subka być na bieżąco materiałami. A ja w takim razie już nie przynudzam i zaczniemy sobie, proszę Państwa, od właśnie misjki u Elizabeth, a misjka nazywa się Starci na proch. Hey, Johnny! Yo! Come over here! Come here! Yeah. Nico, this is Johnny. Now, Johnny is sitting on a big pile of heroin. I don't go near this stuff, professionally. But I found him a buyer. We're nervous. Will you oversee the deal and check everything is cool? Sure. Thank you! Well, I gotta go pick up the stuff. So, I'll see you there. All right. So who else do you need to meet, huh? Do you know Playboy? No. Hey, Playboy, X. This is Nico. And Nico is Playboy. What's up, money? Playboy is going along with you. I want as many people around this deal as possible. Bet. You ready to bounce? Well, come on then. I am the best. Later. I am number one. Woo! Cassidy Street and Shotler. No dobra, zabierz Playboya do miejsca spotkania, więc w takim razie lecimy sobie, proszę Państwa, z ochroną towaru dla naszej Elizabeth. Miejmy nadzieję, że to będzie dość taka prosta i przyjemna misyjka i przede wszystkim dobrze płatna, bo to nam o to nam najbardziej właśnie, proszę Państwa, chodzi, jeżeli chodzi o wykonanie właśnie tych misyjek. Oddaleję się zbyt daleko od Playboya, wróć po niego. Naprawdę? I zaczyna się, proszę Państwa, katorga, jeżeli chodzi o GTA, bo z tego co pamiętam, to również miałem takie problemy właśnie z tym, Boże, jak on tam miał, ze suitem z GTA San Andreas, że jak się za bardzo oddaliłem, to po prostu miał jakieś do mnie wąty, nie? I widzę, że w GTA 4 również ten problem może występować, no ale no trudno się mówi. Jakoś trzeba, proszę Państwa, z tym żyć. Dobra, lecimy sobie w takim razie, proszę Państwa, już właśnie z tą misją fabularną. W ogóle, gdzie ona jest? O matko, w drugiej wyspie. Na drugiej wyspie ona jest. Elizabeth don't get me to do shit. I just like to keep an eye on things. There ain't a deal in this town I don't know about. I own this city, for real. Yeah? But how come we haven't met before? You obviously ain't been big time. I started small like you, man. Slinging rocks on the corner, sticking cats up, all type of shit. Them was the old days. Now it's all about diversification. A heroin deal is your way of diversifying? Money talks. Money say jump, cats say how high. This is a cash deal. I got other shit going down as well. What type of shit you got going on? I'm always looking for work.
If it pays, that is. I pay like a Songbird sax bonus, bitch. It's Christmas every day when you rolling with this nigga. So you got work? Not yet. I gotta set shit up. But I'll need a cat like you real soon. Give me your number. Tell me about that biker. The one with the smack. Johnny. I ain't working with that cat, but I heard about him. He's doing all type of crazy shit. Blowing stuff up. Them boys, the Lost, they in some heavy type of gang war is what I heard. Crazy white boy shit. Think only one group can grow beards and ride bikes in this town. It's a big town. Not big enough for some people. What that other gang called? Death Angels or some shit? Anyways, be careful of this cat. Don't want to even look at him the wrong way. Crazy motherfucker. You scared of him? Yeah, I ain't scared of nobody. All them bikers is racist as shit is all. No dobra, a przy okazji czy ten Johnny to nie występował również w GTA 5 i to nie jest ta osoba, która dość, powiedzmy, że niezbyt fajnie skończyła właśnie pod butem Trevora, to nie jest ta sama postać? Bo jeżeli tak, to fajne nawiązanie, jeżeli chodzi o GTA 5, naprawdę, super. Okej, ale w takim razie kontynuujemy sobie ogólnie właśnie tą misyjkę. Z tego, co po tej rozmowie sobie usłyszałem, to prawdopodobnie będziemy mieli właśnie naszego nowego zleceniodawcę w kolejnych odcinkach, a mianowicie tego całego Playboya, bo widziałem, że jest chyba nami na tyle zainteresowany, że proponuje nam jakąś tam pracę, więc why not, możemy ją przyjąć, jeżeli oczywiście będzie na tyle dobrze płatna, że po prostu będziemy mogli sobie z naszych długów wyjść. Ale zobaczymy, jak to właśnie będzie wyglądało, jeżeli chodzi o współpracę z Playboyem już w następnych odcineczkach. A w tym właśnie momencie kontynuujemy sobie tą misyjkę z przewozem naszego towaru, że tak to powiem ładnie, prawda? Więc w takim razie lecimy. Cyk. The crib's on the third floor. Podążę za Playboyem i spotkam się ze wspólnikiem na trzecim piętrze. Dobra, panie Playboy, w takim razie prowadź pan. Okej. Okay. Więc w takim razie naszym kupcem będzie jakiś Azjata, tak? Miejmy nadzieję, że to nie będzie Bruce Lee, kappa, 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 xddd. Ale zobaczymy, zobaczymy. Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. Not weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right, friend. No, come no, on, no, let's no. get out of here. LCPD! Freeze, motherfucker! I said freeze! Policja! Gościu okazał się tajniakiem. No to Niko, ładnie żeś teraz spadł, kurczę. Z deszczu pod rymnę. A mamusia uczyła, nie sprzedawaj heroiny. Bo tak może skończyć. Tak uczyła mamusia Niko. Naprawdę, serio. 100% legitne info. No tak powiem, dobra. My się strzelamy, proszę państwa, z policją. Ja mam tam LSPD, kurde, gnoje. No, strzelaj do niego, Niko. Nice. W końcu ci się udało strzelić. Dobra, czyli co, musimy się udać na górę, mam rozumieć? Czy nie? Ale chyba na górę, aczkolwiek... Możemy sobie również właśnie zgarnąć od nich broń, bo why not? Bo takie mam dziwne wrażenie, że może ona się właśnie przydać do późniejszego etapu tego naszego zlecenia. Dobra, w takim razie lecimy sobie na górę. Przy okazji pozbędziemy się właśnie tych gnoi policyjnych. Najgorszych na świecie. O ty gnoju, postrzeliłeś mnie. Dobra, idziemy w takim razie na dach. Dawaj, Playboy, prowadź. Policja! O kurde! Czemu we mnie strzelacie? Mam ci Playboya koło siebie. No XD. No nieźle, policja, no nieźle. Dobra, cyk! Strzelamy się z policyjnymi. O, apteczkę mamy, dobrze. No chodź, wychyl się. Pięknie! O to chodzi. Trzymaj się blisko mnie, dobra.
Już się trzymam w takim razie blisko ciebie. O, kamizelka, super. O ty. O wy gnojaki. O wy. Dobra, padł jeden. Ten przeżył jakimś cudem. O, kolejny policjant, który już nam nie, raczej nie powinien sprawiać problemów. Dobra, nice. Lecimy w takim razie dalej, lecimy z tym koksem. On wstaje? Nie, na szczęście nie wstaje, dobra, super. W takim razie za playboyem, proszę państwa, za playboyem. O wy gnojaki, dobra, nice. Idzie gwiazdki na dobrą zachętę. Super, I like it. No dobra, w takim razie teraz musimy ogólnie zgarnąć jakieś autko przede wszystkim. Uciec z policji, zaprowadzić prawdopodobnie tego playboya do jego mieszkania, że tak powiem. I skończyć misję, tak chyba na to będzie się zanosiło, nie? Dobra, na spokojnie. Żeby mi żadne policyjne ścierwa tutaj nie zaskoczyły. On żyje, a już nie żyje, hehe. Idziesz, playboy? Nie, czemu on nie idzie? Co jest z nim, nie tak? Zgub policję. Dawaj, playboy, szybko, do samochodu. No, playboy, co ty wyrabiasz? Skakuj! Jaki on jest... już bym dawno był w drodze, gdyby nie ten playboy, nie? Bez kitu. Ale no dobra, w takim razie teraz wielka ucieczka przed policyjną prowokacją. Nie ma mocnego. Uciekamy. A jak powiedziałem, mamusia uczyła. Nie handluj narkotykami, bo tak może skończyć. Że będą cię... Jezu, co z tym autem? To auto po prostu wystrzeliło w powietrze, nie? Ej, bez kitu. To było dziwne. Ale trudno się mówi. Uroki właśnie grania w GTA, że tak powiem. Dobra. Tam oczywiście playboy strzela, aczkolwiek może nie strzelaj, bo chce uciec z policji, a nie ich jeszcze bardziej zwabić. Może po prostu naprawdę nic nie rób, playboyek. Po prostu sobie siedź, a ja się wszystkim tradycyjnie zajmę. Bo ja już po prostu mam w tym wprawę, nie? Że tak powiem. Dobra, w takim razie teraz lecimy sobie jeszcze na wprost i za chwilę powinniśmy ich zgubić. Teoretycznie oczywiście, aczkolwiek... Dobra, chyba to mamy. Teraz tylko nie dać się złapać policji żadnej. I za chwilę powinno być wszystko cacuszko, dobra. Future in a max security pen ain't no future at all. You forget about them cats that do that sort of time. And them your friends on the inside? My man's Dwayne Forge is inside on a crack beat. He showed me some shit back in the day. When he gets out, if he ever does, it won't be the same world. What's different since this guy's been doing his bid? Shit changed. There'll be more to it than a crack tip nowadays. There'll be the smack tip, the rap game, X, chronic. Man, shit. I'm looking into expanding my horizons. Yeah? For sure. Reach for the stars and all that shit. I don't see why a young kid from the hood can't make something out of himself. Street cats like me just get labeled as pimps and pushers and sticker boys. But you are a drug pusher. That's just what I'm doing to get out of the ghetto. I don't see it as dealing drugs. Drugs is just one arm of my business. I'm buying and selling that shit like any commodity on the trading floor. On the disc commodity is illegal. Yeah, but Playboy is going legitimate. Now, I want to be one of them developer cats. Build me some skyscrapers, see my name in big gold letters. Yeah, I thought you would want to build schools or something. Help young black men get out of the ghetto. Shit, that'll come. Gotta get me successful first. Okej, coś tam sobie pogadał, nic właśnie z jego gadania nie rozumiem, ale no... Skoro płaci, no to why not, nie? Można go sobie również posłuchać, dobra. Misyjkę mamy nawet, jakiś tam kawałek jest do przejechania, więc... Spoko. W takim razie już sobie tam lećmy. I kończmy tą balladę, kurczę. Jeżeli chodzi o tą misyjkę. Dobra. Jeszcze proszę państwa, widzę, że mamy jakieś SMS-y do odczytania, więc może za chwilę się również
I tym zajmiemy, a potem po prostu sobie zrobię krótką przerwę. Przyszykuję się właśnie na czytanie od was protipków. Przy okazji znajdując właśnie tego przypadkowego przechodnia. I po prostu do was wrócę, bo nie chcę, żeby was troszeczkę zanudzać właśnie taką jazdą bezsensowną. Tylko żeby na tych odcineczkach jakaś tam akcja była, wiecie, strzelanie, uciekanie policji, bum 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 bum, wiecie, o co chodzi, nie, kurczę. Akcja i... akcja, dokładnie tak, serio, bez kitu. Ale dobra, w takim razie co, dojeżdżamy już? No dojeżdżamy, teraz po prostu, jak w mordę strzelił i za chwilę sobie, proszę państwa, skończymy pierwszą właśnie misję w tym odcineczku i każdy będzie chyba zadowolony, mi się wydaje, nie? My, bo dostaliśmy nasz hajs właśnie za, za dobrze wykonaną robotę, a Playboy z tego względu, że po prostu przeżył. To chyba jest najważniejszy ogólnie fakt, ale w takim razie lecimy dalej z tą misyjką. Here we be, money. I'll hit you up when I need your ass. $2000 za taką misję. No tak... No... spodziewałem się więcej, prawdę powiedziawszy. Ale jeszcze Elizabeth. Elizabeth, things didn't go so good. The contact was... You see, I know. Fucking bitches everywhere. I feel like they want me back. We see what happens. I got some more deals to make. No dobra, ale z tego co w tym momencie zauważyłem, jeżeli chodzi o mapkę, to chyba skończyliśmy sobie na ten moment wątek z Elizabeth. Nie wiem, czy ten wątek jeszcze powróci, czy nie, ale prawdopodobnie powróci po tym telefonie od niej. Więc w takim razie będzie chyba spoko. Dobra, więc w tym momencie jeszcze przed taką krótką przerwą poczytamy sobie... te wiadomości właśnie. A jedną z nich jest od Lity Jacoba. Niko, chłopaku mój, rozerwać się może, byśmy wyskoczyli razem. Daj znać jakoś, raz masz. Na razie LJ. Okej, a drugi jest od Bruce'ego. Przeczytaj o swojej gorącej randce na stronie Liberty Tree, bracie. To gówno mówi, że wyglądałeś starzej. Musisz nad sobą popracować. Ja to cały czas robię. Nie wstydź się dobrze wyglądać. B. Myślałem, że jakieś misyjki dostanę, a nie jakieś kurcze pouczenia o urodzie, ale no trudno się mówi, prawda? Ale okej, więc w takim razie, proszę państwa, w tym momencie robię sobie krótką przerwę i usłyszymy się zaraz po niej. No dobra, proszę państwa, w takim razie przyszła sobie pora na protipki od was. A zaczniemy sobie czytanie protipków od Piotra Donewicza, który przyszykował dla mnie następujące rzeczy. Hejka wycinający z odcinków content świrze. Donewicz, nie wiem o czym... Ej, halo, co tu? Ej, moment, co nie ode mnie? Halo, czemu mnie bijecie? Ej, what the fuck się tutaj stało? Ja cię kurde zadźgam za chwilę, typie. I cyk po nożu, i cyk. Co tu się odkremówkuje? A... No i kolejny chce mnie lać! What the? Ej, co tu się dzieje? Ktoś mi to... Aha! Okej... Ale... Wracając do protipków... Piotr Donewicz. Hejka wycinający z odcinków content świrze. Nie mam bladego pojęcia, o czym ty, Danej, do mnie w tym momencie piszesz. Dzisiaj chciałem poruszyć temat twojego braku podzielności uwagi. W misji Maniego ci goście w samochodzie to ci sami, którzy sprzed nosa ci odjechali, gdy zabijałeś pierwszą część tego gangu. Okej. Za tę samą misję dostałeś pieniądze, dokładnie $1100. Majątek. Prawdę powiedziawszy, na pewno to ogólnie pozwoli Romanowi wyjść na prostą, nie? Na bank. Nowy przypadkowy przechodzień, którego właśnie w tym momencie, proszę państwa, sobie zrobimy, bo jeżeli chodzi o protipki, to by było na tyle.
Więc w takim razie lecimy sobie już z tym koksem. Ale naprawdę o co chodziło tym typom, to nie mam pojęcia. Po prostu mnie zaatakowali tak, o. Bo im się nudziło. To było naprawdę podejrzane, ale no trudno się mówi, prawda? Dzień dobry, panie policjancie, co tam u pana słychać? Ja oczywiście jestem tutaj bardzo normalną osobą, jeżeli chodzi o te Liberty City. Ale mniejsza z tym, zaczynamy sobie, proszę państwa, w takim razie misję właśnie przypadkowego przechodnia. Comrades! Excuse me? Didn't I see you at Comrades, pal? Where? That bar, Mickey's place. I'm sure you was one of those commie bastards who used to come in there. I remember you. Yes, you were the drunk guy who fell over. That's about right. I was a mess, a mess. But I'm all sorted out now. I'm over that shit. Good for you. Yeah, yes, sorry. I'm a new man, not dependent on anything. No more drink. No drugs. Even gave up hookers. Everything. Good. Why are you telling me this? It's good to share. Cool. I'm a positive person now. Positive. I'm through with problems. Now they are just opportunities. Well, good luck with your opportunities. I've got to go. Oh no, wait, wait, wait. I know this is a lot to ask. But I was wondering, I owe a guy some money from my drinking days. And he's kind of angry. I don't suppose you could come along and keep him cool. I'm going to pay him back. Please? Okay. No dobra, w takim razie lecimy, proszę państwa, z tą misyjką. Oczywiście będziemy musieli, proszę państwa, pomóc Melowi, czy jak zwał, tak zwał, spłacić jego długi. Positive thinking is what it's all about. Shaking off all the negative energy and concentrating on the productive. Not hanging around with losers like Sergei. Drinking their lives away. It's not for me. You seemed to like it when I last met you. How many good years have I got left? 10? 15? Not many. I don't want to spend them staring into the bottom of a glass. No, sir. No way. I want to be someone. Help people. Seriously. Widzę, że naprawdę gościu się zmienił, jeżeli chodzi o to. Zobaczymy, jak to właśnie będzie dalej, nie? Ja za niego trzymam, proszę państwa, kciuki. A jak po prostu jeszcze raz wejdzie na złą stronę mocy, to go zabiję. He. Bo czemu by nie, nie? Kolejnego śmiecia w Liberty City mniej. Ale w takim razie kontynuujemy sobie właśnie tą misyjkę. I miejmy nadzieję, że nie będę musiał go zabijać, bo będzie smutno, prawda? Ale to już mniejsza z tym. This is where they should be. Can you clear things up with him? Don't worry. I'll make sure everything's cool. Man, we're here to pay back the money my friend here owed you. He doesn't want no trouble. You think money's gonna do it? Do you, Mel? Can't you remember coming over to my place, throwing the TV out the window, pissing all over my couch? Slumlord kicked me out on the street. You got a lot of debt to pay, Mel. Mel owes me. Okay, strzelamy się. Ja mam bardzo mało HP. Niedobrze. O, koniec. Okej. Okay. To było szybkie. To było bardzo szybkie, ale okej. That shook me up, man. The stress was too much. How am I going to cope out here? Who knows what I did when I was on the sauce? You'll be okay. Just chill out. Yeah, you're right. Just chill out. Baby, just one drink. Calm my nerves. That's not what I meant, friend. That stuff is what got you here in the first place. Sure, sure. Yeah. Serenity. O kurczę, chyba u mnie będzie burza, mi się wydaje, proszę państwa, bo tak strasznie, kurczę, zaczęło mi tam surać, nie? Niedobrze, niedobrze. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać na odcinku. Be smart, friend. Positive! That's me! Here's the roll I was gonna give that lunch shark. Maybe I'll keep a 10 spot for myself, though.
Who knows what I'll need? So long. Be serene. O, nawet policja mi na szczęście zniknęła, o tyle dobrze. Ale okej, proszę państwa, więc w takim razie, jeżeli chodzi o przypadkowego przechodnia, to by było na tyle. I teraz chyba jeszcze na zakończenie tego odcinka zrobimy sobie misję u Bruce'ego, bo mamy akurat na tyle blisko, że why not, możemy sobie również właśnie tą misyjkę zrobić. I właśnie po niej zakończymy sobie jakże ten piękny oraz, miejmy nadzieję dla was, satysfakcjonujący odcineczek właśnie z akcji, która dzieje się w Liberty City. Jeszcze oczywiście ode mnie coś Roman chce. Zobaczymy, co tym razem będzie chciał. Bellic Enterprises is up and running again. Next up, floating on the bar sack. I'll give you shares, NB, later on. No, widzę, że proszę państwa, wszystko zaczyna się ładnie układać, jeżeli chodzi o Romana oraz o nas, o naszego Nico Bellica. Więc naprawdę, naprawdę, naprawdę fajnie. Teraz proszę państwa, zastanawiam się nad jedną rzeczą, ponieważ mam tak mało HP i po prostu tylko jedną i wyłącznie kamizelkę, że obawiam się, że ta misyjka, którą w tym momencie sobie wykonamy, to może się skończyć bardzo, ale to bardzo źle. Ale no trudno się mówi, ryzykujemy, prawda? Więc w takim razie lecimy sobie, proszę państwa, z misyjką u Bruce'ego. Numer 1. Hey, Brucey, what's up? Hey, Nico B. Come here, show me the love man hug time. Enough, all right. Whoa, what are we about here, you and me? I don't know. What are we about, boy? Oh, I'm an immigrant and a hired gun, and you're a steroid junkie, but we get along. No, not that stuff. That's superficial. I'm talking about the real shit. What? We're winners, man. Fucking winners. That's how we roll, brother. Bling, check. Bodies, check. Paper, check. That's how we roll, bitches. The boss. Are you all right? Too much bullshark testosterone up the ass? Fuck you. Fuck you, man. Hey, check this out. Lenny! Lenny! Is the bitch ready? Well, she's very shiny. Look at her and weep tears of pure gold. Motherfuckers! Come on now, let's go show some people just how we roll. Yeah, all right, come on, get in. Come on, start you! Pure gold, eh, big man? Lenny, you're a fucking asshole. What is this? What is this? You tune to yourself. Well, what should I do? I mean, I need a flashy car. People are gonna think I'm a no-nut bullshitter if I fail to deliver here. How about Steve's car? Yes, I'll call him on the way. Nico, can you drive us to Freetown Avenue in Willis? Yeah. Come on, let's roll, bitches! Woo! Nicky, we need some wheels. Zgarnij samochód przeznaczony do tego wyścigu. Aha, czyli będziemy musieli ukraść jakiś samochód, którym potem będziemy się ścigać? O nie, ja nie chcę wyścigów GTA, proszę was, nie róbcie mi tego. Stevie boy, Asterix. No, man, you can spot me. Yeah, for sure. All right, listen, man. All right, listen, me and my ice cold friend Nico gotta borrow your car. No, the other one. Well, of course it'll be cool. What? It's outside? Great, love you, man. He's fine with us taking it? We won't have an incident like the last time I got the car for you? No way, man. That was a one-time only, baby. Me and Steve, you're tight. Okay, tighter than that. Tighter than... Shit, I was gonna say my ass, but I think you know that nothing's tighter than this shit. Yeah, wanna feel?
Thanks, but I got my hands full. God, this is exactly the type of shit you and me should be doing. Cruising for bitches, destroying the town. You and me could be doing some serious damage, like a nuclear bomb up in this shit. But a sexy bomb, you know? A bomb that only affects girls with D-cups, tight asses, blonde hair, no cellulite, and tan. Yeah! Right. I don't know if I get your meaning, but we can hang out sometime. No dobra, oczywiście tam Bruce i swoją gadkę, szmatkę właśnie w tym momencie sobie już wykorzystał. A my lecimy właśnie po ten samochód, który prawdopodobnie właśnie będzie służył nam do wyścigu i... Z jednej strony fajnie, bo nie będę musiał uważać na stan swojego zdrowia, a z drugiej strony niezbyt, bo GTA i wyścigi to tak trochę nie moim stylu. Ale trudno się mówi. Ogólnie fajna bryczka, kurczę wam powiem, naprawdę. Nawet przyjemna bryka. Więc okidoki. Teraz gdzie musimy? To jest komet ogólnie. Wow. Ustaw się na linii startu. Nie chcę. Ja się nie chcę ścigać. To będzie masakra. Passenger side, flexing the guns, scoping the chicks, flashing the bling, pumping the sounds, riding shotgun while my boy Nico pulls off some badass Red Army, pedal to the metal, skin of your teeth, burnt rubber moves. Am I right? Is that our style? Because I think that is how we roll up in this shit. Man, I am fucking pumped today. Dobra, koniec tego słuchania tych bzdetów. You ready to feel it, geez? Whoa, the skin looks really rough, man. You had some help? A little botulism special? I like that, homie. You want a shot when we get back? I'm fine. No to lecimy. 2, 1 i go. Matko Boska, wyścigi w GTA 4. Tego jeszcze nie grali w sumie. Zobaczymy. Dobra, teraz 100% skupienia. Bo niestety, ale te auta w GTA 4 potrafią zawinąć takiego niezbyt fajnego koziołka. I być troszeczkę takie upierdliwe, nie? Ale okej, dobra. Lecimy w takim razie. Drugie miejsce nie jest źle. 100% skupienia, proszę państwa. 100% skupienia. I lecimy. Okej. Dobra, teraz tutaj zaliczamy ten piękny punkt. Jak mówiłem, te auta w GTA 4 naprawdę są masakryczne, jeżeli chodzi o prowadzenie, nie? Ale jakoś dajemy radę. Dobra, teraz kolejne punkty przed nami już jest. Więc o tyle, proszę państwa, dobrze. Okej, dobrze, panie Bobrze. Jeszcze trafiki najgorsze, kurde. Masakra. Naprawdę. A nie będę narzekał, tylko będę jechał normalnie w miarę, nie? Żeby to po prostu zakończyć za pierwszym razem i mieć to już z głowy. To będzie masakracja, jak tego nie skończę, naprawdę, serio. Będę bardzo zły na siebie. Ale powiem wam, prawdę powiedziawszy, jak grałem na konsoli w GTA 4, to ten wyścig był trudniejszy, prawdę powiedziawszy. A teraz to taka przyjemna jazda. Nie wiem, może... Po prostu nauczyłem się jeździć. Dobry żarcik, co? Okej, Jezus, długo to jeszcze będzie trwało? Bo ja już nie chcę, mam dość. Mam już dość, nie mów mi nic. Coś tam. O, meta! Mamy metę! Dobra, teraz cyk, na spokojnie i proszę państwa, wygrywamy wyścig. Easy. Intense! I fucking love you, man. Number one, good driving. How do I look? Pretty good, right? Yeah, pretty good. Take me back to my apartment, man. I'm feeling jacked. I want to hit the weights now. Jezu, Bruce się podniecił. O nie, dobra, szybko go teraz zawozimy. Daleko to? Powiedzmy, że nawet, dobra. And I can't have my boy rolling in anything but serious genetically different winners now, you know? I thought it belonged to Steve. Fuck Steve.
You are the man, man. You are number one. You won this shit anyway. I'll give Steve the bitch. The bitch don't work too good. Don't worry about that. Brucey has the magic fingers. They only touch prime engines, hot models, no cellulite. Okay, VIP only. Read my lips. I'm a winner. And when they touch, shit, they work some serious magic, bro. What is it that you do, Brucey? Are you a mechanic? I don't get it. I'm a businessman. An entrepreneur. I make shit happen. Sure, but you seem kind of legit. Why you need guys killed? Of course I'm legit. Have you seen my delts? That shit is as legitimate as it gets. What about these guys you need killed? Fuck, Mickey. You know Brucey. He's number one. It's lonely at the top. Sometimes the juice, it just takes control. Okay, red mist descends, and I need shit to happen to people. Are you talking about fucking roid rage? Is that why I killed those men? Oh, they were bad cats, Nicky. Maybe the juice meant I wasn't as patient as I should have been. But you know, as a businessman, I can't let people get away with shit. I need to be firm. Look, Bruce, I like you, and I think we should hang out, but I don't want to work with you no more. I can't go around fucking people up because you've overdone it on the juice. Oh, all right, Nicky, man, I'm feeling you, okay? You don't want to let our business thing get in the way of our personal relationship. That's all good, man. Cool. I właśnie, proszę państwa, tak kończy się współpraca Nico oraz Brucey'ego. Na szczęście, bo ten Brucey zaczyna troszeczkę tak już mieć chyba nie po kolei w głowie. Ale okej, w takim razie kończymy sobie, proszę państwa, tą misyjkę i za chwilę zakończymy sobie również ten odcineczek. Nicky, I feel like we really bonded back there. Close to you, man. You let me inside. You let your armor down, you know? We had a moment, man. Call me and we'll hang. Sure we did. No dobra, więc w takim razie, proszę państwa, tym odcineczku to by było na tyle. Porobiliśmy sobie, proszę państwa, w dzisiejszym odcinku kilka misyjek fabularnych. Pomogliśmy kolejnemu przypadkowemu przechodniowi i przy okazji zgarnęliśmy sobie fajną furkę, więc każdy powinien być zadowolony. Ale jeżeli taki odcineczek wam się spodoba, zostawcie tradycyjnie łapkę w górę, komentarze pod filmem oraz subka, jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale. Ja się będę z wami po malusieńku już, proszę państwa, żegnał, bo widzę, że ten odcineczek już naprawdę dość sporo trwa. Więc w takim razie mówię wam wszystkim do zobaczenia w kolejnych odcineczkach. Trzymajcie się, cześć i hejka!